Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Argentyna nowym mistrzem świata. Hat-trick Kiliana Mbappé to jednak za mało. Piłkarz Paris Saint-Germain rozegrał perfekcyjne zawody, ale po meczu musiał go pocieszać Szymon Marciniak. Polski sędzia ten finał poprowadził znakomicie, ale Olivier Giroud po meczu powiedział, że Polak nie zna się na futbolu i okradł reprezentację Francji. Giroud był tak wściekły, że rzucał nawet butelkami. Fałszywe zachowanie Emiliano Martineza względem Kiliana Mbappé. Najpierw go pociesza, a później nabija się z niego w szatni z kolegami. Podczas odebrania nagrody także emocje wzięły górę i wykonał ten dość kontrowersyjny gest. Emiliano Martinez miał wstążkę Leo Messiego, która ponoć przynosi szczęście. Cała Argentyna na czas meczu opustoszała, a później działy się prawdziwe cuda. Pod wczorajszym filmem głosowaliście za Francją, ale to jednak Argentyna została nowym mistrzem świata. Dzisiaj mamy także prawdopodobnie ostatni film z tego naszego mundialowego daily. Z tej okazji poproszę was wprost, abyście pod tym filmem zostawili łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Choć intensywnie, to przy takim mundialu fajnie się pracowało. Życzę wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Choć Francja, a w zasadzie to Kylian Mbappé robił co mógł, to tym razem to było za mało. Argentyna w ostatnim meczu mundialu w Katarze pokonuje reprezentację Francji i zostaje nowym mistrzem świata. 6 bramek, akcje za akcję, fenomenalne interwencje bramkarzy po obu stronach, taki właśnie był ten finał. Szalone spotkanie, chyba najlepsze na tym turnieju, które spełniło pokładane w nim oczekiwania. To drużyna z Ameryki Południowej lepiej weszła w to spotkanie, co udowadniali z każdą kolejną minutą. Argentyna grała pewnie, rywale wydawali się być totalnie zagubieni, jakby nie wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje. Niepotrzebny faul Usmana Dembele spowodował podyktowanie rzutu karnego, zakończonego trafieniem Leo Messiego z 11 metrów. Po tym golu gra się nie zmieniła, a kolejna ofensywna akcja Albiceleste zakończyła się trafieniem Di Marii i dwubramkowym prowadzeniem. Tak wyglądają statystyki pierwszej połowy. Didier Deschamps musiał zareagować i myślę, że taktycznie wygrał to spotkanie. Nim zakończyła się pierwsza połowa, to przeszedł na wariant gry, które trenowali przed tym finałem. Boisko opuścił Olivier Giroud, ale także Usman Dembele. W ich miejsce pojawił się Thuram, ale także Kolo Muani. Od razu po tym, gdy trener dokonał wymiany piłkarzy, to gra trójkolorowych się poprawiła. Między innymi, gdyby nie Kolo Muani, to nie byłoby rzutu karnego w minucie 79. To on zabrał się z piłką, wyprzedził rywala, który ostatecznie go faulował. Mbappé trafił z karnego i przedłużył nadzieje swoje, ale i kolegów na wyrównanie. Zresztą na niedługo czekać nie kazali. Po chwili Coman odebrał piłkę Leo Messiemu, a Mbappé zdobył chyba najładniejszy gola na tym turnieju. Nie wiem, jaki inny piłkarz tak złożyłby się do uderzenia w tak ważnym meczu w 81 minucie. Tym trafieniem zapisał się jako piąty piłkarz w historii mundialu, który w meczu finałowym zdobył dwie bramki. Szapoba dla piłkarza Paris Saint-Germain, bo to, co wczoraj grał, to była czysta poezja. Może trochę w pierwszej części meczu nie było go widać, ale w drugiej połowie i w dogrywce pokazał się z najlepszej strony. Do tego czasu na trybunach było wielkie święto argentyńskich kibiców, ale po trafieniach Kiliana Mbappé zrobiło się dosyć cicho. To Francja w samej końcówce miała więcej motywacji do gry i była blisko zdobycia gola, ale tego nie udało się zrobić w regulaminowym czasie gry. W dogrywce akcja Argentyny zakończyła się trafieniem Leo Messiego, ale ponownie Francja doprowadziła do wyrównania. Montiel zagrał bowiem piłkę ręką we własnym polu karnym, a Kylian Mbappé zdobył hat-tricka i doprowadził do rzutów karnych. Jak być może się domyśleliście, to kibicowałem reprezentacji Francji i tak zareagowałem na trafienie Kyliana Mbappé, gdy to doprowadził do remisu w ostatnich minutach dogrywki. Tak było, ale po meczu już się tak nie cieszyłem. Jeszcze w minucie 123 bohaterem Argentyny został Martinez, który zatrzymał uderzenie Kolo Muaniego. Gdyby Francuz choć troszeczkę uniósł piłkę, to Francja po raz drugi z rzędu zostałaby mistrzem świata. Argentyńczycy pewnie wykonywali swoje jedenastki i to oni zasłużyli na wygranie tego spotkania. Hat-trick Kyliana Mbappé to jednak za mało, ale wielkie szacun za to, co wczoraj robił. Należy powiedzieć także o Szymonie Marciniaku, który został gwiazdą tego spotkania, ale dopiero po jego zakończeniu pozwalał grać, nie gwizdał wszystkiego jak leci, występ perfekcyjny, bo pomimo tylu stykowych sytuacji nie skorzystał z VAR-u i nie było potrzeby. Każda podejmowana przez niego decyzja była naprawdę w 100% trafiona. Potwierdzeniem tego są słowa Howarda Webba, czyli znanego byłego arbitra. To był najlepszy sędziowski występ w historii mundialu. Jestem tak dumny. Szymon był fantastyczny, ale na wielkie brawa zasłużył cały sędziowski zespół, bo to na przykład decyzje co do spalonych w kluczowych momentach, jak choćby przy trzecim golu, były świetne. To był wspaniały występ polskich arbitrów, a co do Szymona, to podkreślę to jeszcze raz.
top. A to nie jest pojedyncza opinia. Pierluigi Collina, czyli obecny szef arbitrów w szeregach FIFA, obstawał za Szymonem Marciniakiem i to właśnie głównie dzięki niemu Polak poprowadził ten finał. Były włoski arbiter nie musiał się wstydzić swojej decyzji, tak powiedział. Szymon Marciniak był dzisiaj silniejszy od technologii, podejmował nieprawdopodobnie trafne decyzje. Dzisiaj Szymon Marciniak jest drugim najważniejszym Polakiem po papieżu. Nas rozpiera duma, było to fantastyczne sędziowanie i nie jest to, jak sami widzicie, odosobniona opinia. Pamiętajmy, że gratulacje należą się całemu sztabowi sędziowskiemu, czyli Szymonowi Marciniakowi, ale także ten perfekcyjny mecz pod względem sędziowania to zasługa Pawła Sokolnickiego, Tomasza Listkiewicza, a swoją ważną rolę na warze pełnił Tomasz Kwiatkowski. Jeszcze raz wielkie brawa panowie. We Francji mają jednak odmienną opinię na temat sędziowania. Jakoś im się nie dziwię, byli naprawdę blisko wygrania całego turnieju i mogli ponownie być mistrzami świata, ale się nie udało. Dlatego teraz następuje szukanie winnych, no i najłatwiej porażkę jest zwalić na sędziego. Francuski dziennik L'Équipe ocenił występ Polaka na 2 w 10-stopniowej skali. Swojej opinii w żaden sposób jednak nie uzasadnili, po prostu wystawili ocenę. Także Olivier Giroud był zdruzgotany po tym meczu i tak odpalił we francuskiej telewizji. Nie wiem, kto pozwolił mu sędziować ten mecz, on nie zna się kompletnie na piłce i okradł nas z dwóch bramek. Nie do końca wiem, o jakie sytuacje bramkowe mu chodzi, ale każdy widział ten pojedynek i samemu może wyciągnąć wnioski. Swoją drogą to polski arbiter ukarał go w trakcie meczu żółtą kartką, ale gdy ten znajdował się już na ławce rezerwowych. Napastnik AC Milanu rozegrał naprawdę słaby finał, o czym doskonale wiedział, bo nawet niechętnie zbił piątkę z trenerem, gdy ten go zmienił, a po chwili wziął bidon z wodą i ile sił, rzucił nim o murawę. Po meczu wręczono indywidualne nagrody za cały turniej. Najlepszym piłkarzem okazał się być Leo Messi, no ale tutaj większego zaskoczenia chyba nie ma. Ale co ważne, to tę samą nagrodę otrzymał także w roku 2014, dzięki czemu stał się pierwszym piłkarzem w historii, który dwa razy otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika mundialu. Kylian Mbappé pokonał Leo Messiego o jedno trafienie i to on otrzymał złotego buta. Za najlepszego bramkarza uznano Emiliano Martineza, a nagroda dla najlepszego młodego zawodnika trafiła do Enzo Fernandesa. Emiliano niestety po odebraniu nagrody nie umiał się zachować. Tak cieszył się z tego wyróżnienia, że aż pokazał taki gest. Nie do końca wiadomo, dlaczego akurat taki gest pokazał, po co zrobił to akurat w takiej chwili. Kto wie, może poniosły go emocje, ale zachowanie słabe i słusznie go skrytykowano. W szatni Argentyny, jak możecie się spodziewać, działo się. Była fiesta, tańce, okrzyki, no i kolejne zachowanie Emiliano Martineza, które zasługuje na krytykę. Przerwał on zabawę kolegów i nagle poprosił o minutę ciszy dla Kyliana Mbappé. No bardzo przykre, że nie umie poszanować rywala, który kilkadziesiąt minut temu pokonał go 3 razy. Pamiętajmy o tym, że karma wraca i może kiedyś ktoś poprosi o minutę ciszy dla Emiliano Martineza. Swoją drogą, to może pamiętacie, ale Leo Messi w roku 2018 na mundialu dostał od dziennikarza taką czerwoną wstążkę, która ponoć miała mu przynosić szczęście. Wczoraj ją na ręku nosił Emiliano Martinez i jak widać, chyba zadziałało. Historia tej wstążki jest ciekawa, bo ona należała do mamy dziennikarza, której ją przekazał Leo Messiemu po meczu Argentyny z Islandią na mundialu w 2018 roku. Podczas meczu finałowego cała Argentyna opustoszała. Każdy siedział w domu i oglądał to, co dzieje się na boisku w Katarze. Ulice Buenos Aires były kompletnie puste, a po ulicach poruszały się pojedyncze samochody, ale działo się już po wygranym finale. Po meczu także Szymon Marciniak podszedł do Kyliana Mbappé pocieszyć go. Naprawdę piękna scena, która także zostanie zapamiętana. Piłkarz Paris Saint-Germain po meczu płakał, pocieszał go m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron czy właśnie Emiliano Martinez, który potem naśmiewał się z niego z kolegami w szatni. Co także interesujące, to Szymon Marciniak przed tym meczem finałowym sędziował 9 pojedynków z udziałem albo Kyliana Mbappé, albo Leo Messiego. Dokładnie to 5 Argentyńczyka i 4 Francuza. Wczorajszy finał był dopiero pierwszym pojedynkiem
rankingiem prowadzonym przez Marciniaka, który dla Kiliana Mbappé zakończył się przegraną. Choć jeżeli spojrzymy tylko na 90 minut, to wtedy będzie remis. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście aż do tego momentu. Dajcie znać na dole w komentarzu, kto obejrzał każdy z 29 filmów naszego daily. Dziękuję za oglądanie całego daily, no i być może do zobaczenia nawet jutro. Cześć!